Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Witajcie detailingowy dziadzia, nie mam ze sobą buteleczki, New Car, Dironizer. Słuchaj, jestem miło zaskoczony. Kurde, no gęścioch fajną robi mgłę, naprawdę, kurde, no tak, wiesz co, on trochę tak przypomina mi pomiędzy K2 Pro, a pomiędzy RRC. Ten z plusem chyba, tak? Tak. Naprawdę, tak pomiędzy, fajnie się rozpyla, wybieranie może nie jest jakieś cudowne, znaczy cudowne, nie no, kurde, no, ja jestem miło zaskoczony. Patrząc tam cenowo, nie pamiętam, nie jest jakoś kosmicznie, to naprawdę fajnie, rewelacja. I tu w stronę widza, kolegi, który mi podarował ten produkt, naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony, super. Czy będę kupował następną butelkę? No nie, bo tego jest dużo, a do testowania mam jeszcze więcej. Więc tutaj cena do jakości naprawdę bardzo fajnie. Ciekawe, od kogo biorą. Chyba, że mają swoją. Chyba, że sami robią. Sami. A myślę, że tak. Większość firm sami robią. Tak. Mają przecież fabryki i wszyscy robią pod siebie. No dobra, słuchaj. Bardzo fajny Dairon. Naprawdę. I jakbym go miał używać, zdecydowanie na felgi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!